Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Łyczko. Mam przyjemność przedstawić Państwu dzisiaj trzy tematy. Zrównoważona rewolucja ESG, temat dotyczący przepisów AML oraz kwestie dotyczące transformacji chmurowej wraz z moją koleżanką Pauliną Komorowską. Przechodząc od razu do rewolucji ESG. Trzy litery ESG, za którymi kryje się szereg regulacji, które teraz Państwu pokazujemy. Nie będę podczas dzisiejszego wystąpienia omawiał każdej z tych regulacji, natomiast chciałbym skupić się na obaleniu trzech mitów związanych z ESG. Mit pierwszy, który można często usłyszeć na rynku, w ramach którego przedsiębiorcy niefinansowi wskazują, że regulacje ESG dotyczą tylko przedsiębiorców finansowych, przecież nikt z nas nie jest bankiem, nie jest uczestnikiem rynku finansowego, nie jest doradcą na rynku finansowym, w związku z czym nowe przepisy europejskie w ogóle nas nie dotyczą. I to nie jest prawda. Jak Państwo widzicie na załączonym slajdzie, część regulacji znajduje bezpośrednie zastosowanie do podmiotów niefinansowych, w szczególności te regulacje nadchodzące. Natomiast część regulacji, to jest bardzo ważne, żeby tą część sobie dobrze uświadomić, dotyczy przedsiębiorców niefinansowych w sposób pośredni. Co mam na myśli przez sposób pośredni? Otóż ponieważ przedsiębiorcy finansowi, z którymi jako przedsiębiorcy niefinansowi macie Państwo na co dzień masę interakcji, na przykład w ramach finansowań, czy finansowań dłużnych, czy inwestycji kapitałowych, zobowiązani są do realizacji pewnych obowiązków, które to obowiązki muszą realizować we współpracy ze swoimi klientami. To, jak ta współpraca będzie przebiegała i jak dobrze przedsiębiorcy niefinansowi będą przygotowani do tej współpracy, może rzutować na tą współpracę i może rzutować na warunki biznesowe tej współpracy. W przypadku przedsiębiorców finansowych ten katalog jest oczywiście znacznie szerszy i te obowiązki też są znacznie szersze. Natomiast trzeba też na nie patrzeć zarówno z punktu widzenia tego standardowego compliance, z punktu widzenia strategicznego i z punktu widzenia właśnie współpracy z przedsiębiorstwami niefinansowymi. Tych regulacji, widzicie Państwo na tym slajdzie, jest bardzo dużo. Nie będę omawiał każdej z nich, natomiast najważniejsze jest, żebyśmy skupili się na tym, że trzeba zastanowić się nad podejściem do każdej z nich. I to prowadzi nas do mitu numer dwa, który brzmi, że kwestie ESG to jedynie kwestie CSR. I to też nie jest prawda. Otóż kwestie ESG to coś więcej niż CSR, to też nie tylko compliance. W ramach przedsiębiorców finansowych, jak i niefinansowych, bardzo ważne jest, żeby zastanowić się nad tym, jaką strategię w kontekście podejścia do regulacji ESG przyjmuje dane przedsiębiorstwo. I wreszcie mit trzeci, o którym też już częściowo wspomniałem, w ramach którego często wskazuje się, że regulacje ESG to zwykły compliance. Poradzimy sobie z tym, jak z każdą inną regulacją compliance'ową. I to też nie do końca jest prawda, bo oczywiście można do regulacji ESG podejść w sposób wyłącznie compliance'owy, uzyskania wyłącznie zgodności, ale to nie pozwoli przedsiębiorcy skorzystać z pewnych udogodnień przyszłościowych, które wykorzystanie regulacji ESG może ze sobą nieść. Jak Państwo widzicie na kolejnym slajdzie, to rzeczywiście jest tak, że pewne obowiązki regulacyjne są wspólne dla przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych. I te obowiązki wspólne to w zasadzie ten krok pierwszy, o którym my często wspominamy podczas projektów związanych z regulacjami dotyczącymi zrównoważonego finansowania, z regulacjami dotyczącymi w ogóle zrównoważonych inwestycji. I te obowiązki to przede wszystkim zdefiniowanie wymogów prawnych znajdujących zastosowanie do konkretnej sytuacji, do konkretnego przedsiębiorcy i wybór tej strategii regulacyjnej, o której wspominałem w ramach omówienia tych trzech mitów. Pozostałe zakresy obowiązków są bardzo zależne od tego, jakim podmiotem jesteśmy i jaką działalność prowadzimy. Mówiłem trochę o tych strategiach. Jak Państwo widzicie, rzeczywiście można podchodzić do tego przez takie regulacyjne minimum i to też jest OK i w tym też wspieramy naszych klientów. Natomiast można z regulacji ESG uzyskać trochę więcej. To, co rekomendujemy naszym klientom często, to jest zastanowienie się nad takim podejściem środka, to jest indywidualnego, konkurencyjnego podejścia, czyli zastanowienie się nad tym, jak regulacje ESG możemy wykorzystać do realizacji naszych strategii. No i wreszcie
to podejście najbardziej pro ESG, czy pro zrównoważona działalność, czyli podejście polegające na pełnym wykorzystaniu tych regulacji i próbie podjęcia działań mających na celu uzyskanie statusu rynkowego lidera kwestii ESG. Kluczowe zadania w kontekście ESG dla przedsiębiorców, zarówno finansowych, jak i niefinansowych dzisiaj, to przede wszystkim po pierwsze, to pewna droga, którą trzeba przejść, czyli po pierwsze zidentyfikowanie regulacji, po drugie opracowanie pewnej mapy tych regulacji, zbudowania pewnej strategii, pewnego czasu dojścia do pewnych rozwiązań i wreszcie przejście przez analizę luki, uzyskanie zgodności i wdrożenie działań strategicznych, które zostały zaplanowane. Drugi temat, z którym chciałem się Państwu dzisiaj podzielić, to przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspominamy, że będą one coraz bardziej wymagające, przede wszystkim dlatego, że w kontekście regulacji AML czeka nas wszystkich w 2022 i 2023 roku pewna rewolucja. Otóż ustawodawca europejski zdecydował o pewnym rozwoju podejścia do przepisów AML. W tym kontekście mówi się przede wszystkim o nowym rozporządzeniu AML i wdrożeniu nowego regulatora europejskiego i nowych sankcji w kontekście AML. Ale zanim przejdę do tego, jak to jest ważne, to znowu chciałbym powiedzieć Państwu, że przepisy AML dotyczą w zasadzie trzech grup klientów. Znowu pewien mit, który musimy sobie obalić, to, że przepisy AML dotyczą tylko przedsiębiorstw typowo finansowych. Jak spojrzycie Państwo na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, to dotyczą one tak zwanych instytucji obowiązanych, w katalogu których znajdziemy zarówno podmioty typowo finansowe, typu banki, firmy inwestycyjne, jak i podmioty, można powiedzieć, niestandardowo kwalifikowane jako podmioty rynku finansowego, ale podmioty wskazane przez ustawodawcę jako te zobowiązane do realizacji wymogów AML. I ten katalog często nie jest oczywisty i nie jest w 100% identyfikowany przez przedsiębiorców niefinansowych. I trzecia grupa przedsiębiorców to ci, na których przepisy AML mają wpływ pośredni, to znaczy przedsiębiorcy, którzy na przykład współpracują z podmiotami stricte regulowanymi, którzy w ramach swojej działalności są zobowiązani do realizacji pewnych standardów. I wreszcie pewne standardy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, z którymi trzeba się liczyć, jeżeli prowadzimy na przykład działalność międzynarodową, a nie chcemy narażać się na sankcje wynikające zarówno z nowych przepisów sankcyjnych, jak i też tych już istniejących w ramach przepisów AML. I to, o czym mówię, znajduje bardzo dobre odzwierciedlenie na tym slajdzie. Jak widzicie Państwo, widać taki podział, to znaczy, że rzeczywiście możemy wskazać na podmioty stricte finansowe i na te, które standardowo podmiotami finansowymi nie są. Przykładem, który trzeba sobie podać, są na przykład fundacje, przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe, czy tak zwani przedsiębiorcy świadczący usługi z zakresu trust and company services, czyli to, co często nazywamy w grupach kapitałowych taką działalnością zarządczą, czy działalnością w zakresie pomocy w ramach kwestii holdingowych. To, co chcę powiedzieć w tym kontekście, to bardzo ważna kwestia polegająca na tym, że bardzo często w grupach kapitałowych zapominamy, czy też nie identyfikujemy, że takim przedsiębiorcą kwalifikującym się do przepisów AML jesteśmy. Oczywiście AML stanowi element compliance, zgodności każdego z tych podmiotów, a brak zgodności w tym zakresie niestety obwarowany jest przepisami karnymi i karą administracyjną nawet do 1 000 000 zł i nawet dla osób zarządzających tymi instytucjami. W kontekście nowych obowiązków, zarówno dla tych instytucji, które już dzisiaj identyfikują, że są instytucjami obowiązanymi, dla tych podmiotów, które już dzisiaj identyfikują, że są instytucjami obowiązanymi, jak i dla tych, które na przykład nie są pewne, no to trzeba zwrócić uwagę, że zmiany w przepisach, które są wprowadzane, po pierwsze rozszerzają katalog instytucji obowiązanych, po drugie rozszerzają zakres obowiązków, które instytucje obowiązane już istniejące muszą realizować. I dlatego w kontekście obowiązków trzeba zwrócić uwagę na konieczność analizy podmiotowej własnej działalności.
analizy siebie tak naprawdę, czy kwalifikujemy się jako instytucja obowiązana i weryfikacji, jakie obowiązki w związku z tym mogą nas dotyczyć, a jeżeli już jesteśmy instytucją obowiązaną, no to przejścia przez cały katalog tych obowiązków, to znaczy rewizji procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, przygotowaniu, rewizji tak naprawdę istniejącej oceny ryzyka, ewentualnego przygotowania procedur grupowych w zakresie AML i wreszcie przeszkolenia pracowników z nowych regulacji. I to są kwestie, przez które będziemy musieli przechodzić cyklicznie w zasadzie przez rok 2022 i 2023, tak jak nowe przepisy, które będą wchodzić w życie, zaczną nas obowiązywać.